Ale żeby, ja ci coś powiem, Jaśku, żeby na katedry atakowali Żydzi, to ja tego nie słyszałam. Ale ty uwierzysz, że to są Arabowie, to są wynajęci przez Żydów Arabowie. No tak to wygląda. No. Wynajęci, to chyba, że wynajęci, to tak, bo ci Żydzi to aż tacy nie są. Oni wynajmują, a no. Aha. Tak. A no więc widzisz, no. Zresztą tobie prawdopodobnie jako osobie inteligentnej tych tak. zależności tak, nie tak. trzeba tłumaczyć, jak nie to się trzeba. Odbywa. Ty dobrze wiesz, na czym taki zamach terrorystyczny polega. Kto organizuje, no. gdzie mózg jest tego i tak dalej. Super dobrze, tak. Super dobrze. Tak. Mój kochany Tel Awiw, zorganizowałeś 1000 zamachów na terenie katolickim. No i co z tymi katedrami? Super dobrze. Nie wiem, no widać, jakiś był facet, który wydał, że nie chciał, żeby 1000 bab starych zginęło w czasie pasterki, roztrzaskanych ludzi, krzywonogich bab, które miazga by była w tych katedrach. Tak, w tych tak. Ale nawet wawelska katedra miała być wysadzona w powietrze. Razem z grobem tego żydowskiego potworka. Aha. Tego, co z wywiadem Mossadem współpracował, no jak on się nazywa, ten Lech Kaczyński. A jakie straty historyczne by były? Słuchaj, katedra wawelska, unikalny obiekt, aha. całkowicie w gruzach. No, tak, no widzisz, no. Ale to jaka strata niepowetowana dla tych księży katolickich. A dla kultury polskiej, czy to jest zabyte klasy zerowej? No zabyte klasy zerowej, no najbardziej te prawosławne są, wiesz. A tutaj, wiesz, najbardziej ten Roger by się tu obraził. Daj spokój, kupa śmiechu, ten Putin, mój wujek, zwariował. Taką wodą być i pić. O, to jest świetnie. Klamą. Lepiej kamuk. No. Kocham Ciebie, Żydzie mój, kocham Ciebie. Potwierdzenie tej naszej teorii o sakerach, prawda? No. Izraelski, który się nam uparł, o następny Żyd, który się prezentuje, Aleksandr Ostrowski. On jest podobny do tego dziennikarza z Radia Z. Tylko rosyjskiego pochodzenia, że się podoba. Więc widzisz, oni mnie oblegli już nawet na moim portalu. Kocham Żydzi mój, bo to jest ogólny, wiesz? Tak, ale oni znają moje nazwisko, Jan Bittek, no. Dlatego też. Zaraz będzie, wiesz, ten profil prywatny, ale na razie ten ogólny. No ale ogólny w moim profil. No. Słuchaj, sami Żydzi występują u mnie na portalu, nie wiem, czy zauważyłeś. No, a widzisz. Bo to jest pod hasłem Jan Witek, rozumiesz? Tak, no więc masz przykład, do czego to prowadzi. Słuchaj, oni mają takie informacje, oni znają, nawet kim była moja matka, oni muszą przed podjęciem akcji, tak zwanej z kulką w łeb, rozeznać. No. Mama była tym, ojciec był tym, babcia była taka, dziadek był taki, ciotka była na przykład w AK, tak. Dziadek był, powiedzmy, w NSZ, Narodowe Siły Zbrojne, a wujek był, powiedzmy, komendantem wywiadu Armii Krajowej. No, panie, no, to facet kulkę powinien dostać jeszcze, nie wiem, 10 lat temu, powiedzmy. Za to, że był polskim patriotą. Bo wiesz, kto jest największym wrogiem dla Izraela? Polscy patrioci. A no, a jakże? Jakże nie. Ale żeby to im było obojętne. Nie, to jest konieczne dla nich. A wiesz dlaczego? No. Bo po to, żeby skolonizować Polskę jako strefę osiedlenia dla uciekających z Izraela Żydów, nie można mieć na jej terenie patriotów. Nie można. No. A gdzie ty pójdziesz teraz? Pojadę sobie, zaraz zobaczę, sprawdzę jeszcze ile ja mam pieniędzy drobnych na bilet. Ja muszę przejechać na tarot. Wiesz dlaczego ja muszę tam pojechać? No. Bo mnie nudzi już Praga Południe. No dlaczego? Pewnie, że pojechać. Bo ja chodziłem kilometrami. No. Tysiące kilometrów do tej popierdolonej, rosyjskiej, sowieckiej Pragie. Tak. Juk. Tak. No. W zonie sowieckowo-winiania posnie wojny Rosji z Polski. Bo ty znasz na beton, że to Rosjanie zaniali prawobieżny czas Warszawy, znaczy Pragu. Tak, nie krzyczy, ja mówię.
tak to wszystko wyje dzisiaj, Boże. I dlatego ja, który Rosjanin, piękne, ja jako Rosjanin z Kaługi, który tutaj chodzi po ulicach, no, ja już mam tej Pragi południe rosyjskiej dosyć. W związku z tym ja przechodzę na stronę zachodnią. No największym Rosjaninem to jest ten Mareczek. Wiem, a ten to w ogóle pobił rekordy, on przyjmuje co kilka miesięcy te tłuste złodziejki z Moskwy. To jest facet, który już przeszedł na rosyjską stronę w myślach nawet. Wiesz nawet gdzie on był? Nie. Zobacz. Zobacz teraz. Co to jest? Będę widzę zobacz. Do ryby skacze. O! Zobacz, jakie to los daje sygnały inteligentnym ludziom. Mamy kolegę, który już jest obywatelem Rosji. No. Mareczek. No. Ale najlepsze to no, jest to, jak ty tam wchodzisz, no, on ci każe zamilknąć, tak, bo jakaś kurwa z Moskwy do niego na Skype'ie się pojawiła. No ale myśmy nie zamilknęli, tylko po prostu żeśmy głośno gadały, bo on... Trzeba powiedzieć, a spadaj skurwysynie, co to ja jestem we własnym kraju, jakaś tłusta ciota z Moskwy, która jest złodziejką na bazarze, ja mam zamilknąć, bo ty sobie rozmawiasz z nią. No. Wypierdalaj. Kretynie. Nie, do Mareczka tak trzeba mówić. No. Aż właśnie się nie zamknę. Ja jestem u siebie w domu. No. Ciota jakaś rosyjska będzie mi warunki nadawała, że on rozmawia z tą tłustą świnią, to ja muszę się Ale nie mów, że u siebie w kraju, kontynuuj to, co powiedziałem. Ja mówię o tobie, że ty jesteś kolegą jego, on ci każe zamilknąć. Nie, patrz, tu jest kolega, zobacz, o jak dupkę wciela sobie, widzisz? O, no. Jesteś u siebie w kraju, kontynuuj, że to Polska. O, patrz, o. Bo tu jest już USA, zobacz, torturę made in USA, widzisz? Ty tortury i teraz patrz, kto to nadaje, bo to kto? Też jest istotne, no ktoś... Jakiś Holender. No. Ale dlaczego Holender? No. Kicia chce wyskoczyć, kicia z okna chce wyskoczyć, och moja kicia z okna przecież chce wyskoczyć, nie daj wyskoczyć jej. Bo ty jesteś. Więc ja jako obywatel Rosji. Byś jako ten. Mieszkaniec Pragi. Niestety dzisiaj Rosji. Nie mam humoru do tej rosyjskiej części. Nie masz wyborów tam. Bo tyś jest jako obywatel wielkiej Rosji. Jako pan Rosji tej. Jako wariat Rosji tej. Tyś jest panem Putina i Stalina, Lenina może też, wszystkie złoto z Rosji wiesz. Tyś jest wariat wielkiej Rosji i Putina, Morgelony z mózgu zjedz, co u Putina na głowie są, bo powiedzieli. La la la. A ta zielona to wygląda jak Dobosz. To samo było z Berlinem Wschodnim. To była biedna część miasta, która została tak przepierdolona przez Rosjan, że się stała najbogatszą w Berlinie. Dobosz. No. A ta zielona. To bo wiesz, bo chodziło o to, żeby Rosja miała wizytówkę w postaci Berlina Wschodniego jako okno wystawowe Rosji na zachód. A no więc właśnie. Zobacz jaka Dobosz. Podobna do Dobosz. Tłusta baba, ale zielona, umalowana, o ta, widzisz? To jest styl Dobosz. No. Marta Dobosz całkowicie zwariowała. Bo kochaj Dobosz tę. Bo kochaj Dobosz tę, nasza Martusia Dobosz zwariowała i wariatką wielką jest, a to już był wielki gest. I pokochaj Janka Witka jako władcę Rosji, on Putina zgładzić chce być następcą go. O, pilnuj ta Janka Witka, bo jest niebezpieczny, jego system nie jest wieczny.
Okutim zgładzi wam kołga. Okutim na bojcie się, ach bojcie wszystkie narody. Ach Putina bojcie się, ach Putina bojta się, ach bójta się, wy bójta się tego, przecież bójta. Bójta, bójta, bójta się, w Polsce i tak nie jest źle. I Jaśku, gdzie będziesz miał lepiej, jak nie. Nie, nie ma, jako, jeżeli chodzi o jakość życia, to Polska teraz ma pierwsze miejsce w Europie. Bo jest biedna, ale za to jakość życia ma. Tak. Dobrze, jakbyś był w Szwecji, to byś przeklinał dzień, kiedy się zdecydowałeś na podróż. Tak, on by tak przeklinał. Bo tak, jedno słowo na cały dzień, no. Oni między sobą w ogóle nie rozmawiają, no. Nie ma żadnych przyjaciół, bo nawet tak. Między sobą nie mam przyjaciół. Tak, no. Na przykład w takim kraju życia, tak, dziękuję bardzo. I dlatego jest bogactwo, bo wiesz, ten ktoś powie słówko, to drugi wyciągnie soki wszystkie z niego i człowiek, wiesz, traci, biednieje. I Caritas się dzieli, ale to dobrze, że Caritas się dzieli, dzięki temu jakoś przeżyłeś. Słuchaj, nie ma tego takiej sytuacji, żebyś miał tam przyjaciela. Tak. Szwecji nie ma przyjaciół. Mężczyzna szwedzki, wiesz, jaki ma przyjaciel? No. Las. Las, tak. Dlatego tam się zrodziła Langström. Mm. Ona jedna podniosła cały świat i oni nie mogą zrozumieć tego, że ja podniosłam cały świat. Jego przyjacielem Szweda jest jezioro pobliskie, ryby, łowienie ryb, łowienie ewentualnie ryb, polowanie na jakieś drobne zwierzęta leśne ze strzelbą, gumiaka, i w gumiaka oraz wodera. Tak. Szwedzka czeka, bo tam jest wszystko, wiesz, spec. Ciężki klimat, także taki polarny, więc musisz mieć wodery na każdą okazję. Bo przecież są błota. Tak, cała Szwedzka to jest wielkie błota. Są. Tak, zobaczymy jakiego to jest. Głównym dla mężczyzny strój Szwecji, takiego, który mieszka w Szwecji, wiesz co jest? No. Musi mieć komplety gumowych woderów do łowiectwa i do rybałki. Ja wiem, jak gdybyś tam był na bieżąco, to... Dziecko poszło. O, dzieci. Dlatego mój profil. Labę. Tak. Nie wiem, czy zauważyłeś. Mój profil jest w woderach. Tak. A ten mój profil to jest wielki w woderach. Ten mój profil jest. Aha, to był wielki gest. Ten mój profil to był wielki w woderach. Ten mój profil wielki jest. I wygląda jak pięść do nosa. La 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 la, super, super, Marta Dobosz, wielka ona jest, super Marta wielka jest, super Marta, super wielka, Marta Dobosz. O, mam złotówkę, musisz mi dać jeszcze Marta. Złotówkę 30 groszy, 50 groszy. Prosisz o złotówkę, ale nie wiem, czy ja mam takie. Podobasz, mam złotówkę, a mi chodzi o bilet. Ile masz złotówkę i 10 groszy? No. To sprawdzę. Super Marta. Nie, tylko złotówkę mam. Czekaj, zobaczymy, co masz. Tu jakieś mam drobniaki. Wielka Dobosz. A nie! Tu jest coś leży na ziemi. Zaraz zobaczymy. Czy to, ile to jest groszy? Zaraz zobaczymy. Super wielka. 10 groszy. No, widzisz, no. To ja muszę mieć, bo tam 2,50 muszę mieć. O Jezu. I złotówkę i 40 groszy. Super Marta. Bo ja chcę nie bez bandy śledczych pojechać na drugą stronę do Niemiec Zachodnich autobusem. Wielka Dobosz, ona też wariatką jest. Złotówkę. On też wariatką. A gdzie mam tu jakieś drobniaki? No jak? Gdzieś są. Nie ma. No jeśli czytam na kawę. O tym cukrem może nie ma. To jest? Nie, to są obce waluty. Nie ma. Obce waluty. Obce to waluty są. Traktuję na bożą. Muszę mieć złoty 40. Złoty. A Marta Dobosz. Marta ta.
Nie ma takich, wiesz, pieniędzy. Nie ma takich. Nie ma. A ile masz? 20. To daj to, ten. Daj tu. Masz 2,50. Dobra. Tak? Mhm. No to masz 40. Nie, daj na przykład 2,50. 2,50. Zaraz. To jest 2. To jest raz, 2, 3, to 30. Jeszcze 10 groszy. Masz. Czekaj, chwileczkę, to jeszcze podnieś to. 10. To jest 1 grosz. To za mało. Tu masz 10, masz. I tak ci to zostanie. Tu jest 10, masz równo. Dobra. No. Kup sobie bilet za 2,40 i pojedziesz do Częstochowy. No bo widzisz, że nie ma tych drobniaków. Ze starych seraków tych. Także jeszcze Jaśko tu wyżebrał, proszę Państwa, jakieś grosze. Wyżebrał, no bo oczywiście, że jako ten reptoid nie ma nic. I jeszcze myślał, że coś mu zostanie, No to więc mówię, że jak te buty będziesz kupował nieudane, on kupił buty i wcale w nich nie chodzi, no bo teraz jest woda, on się boi, że woda, a potem jeszcze się cieszy. Och, że dobrze, że tego śniegu nie ma, bo gdyby śnieg z deszczem padał, to oni by rzucali sól. Proszę Państwa, to by się te buty rozwaliły. Czyli, że tak, proszę Państwa, i szkoda, gdy jest śnieg z deszczem sól, i szkoda, gdy jest woda, a przecież po kałużach się nie chodzi. Także tak czy siak kupił buty i teraz te buty będą stały i wydał jakieś tam większe pieniądze na durne buty, które okazały się za małe. Proszę Państwa, że on sam nic nie umie załatwić, sam nic nie umie zrobić. Głupi Jaśko. Widzicie Państwo, sam nic nie umie zrobić. Na bilet tylko tutaj wyżebruje. Na bilety wyżebruje, no bo przecież on tu nie będzie chodził dookoła Pragi Południe, bo on jako ten zaglądacz od zewnętrznej strony, dlatego mówił o tych, proszę Państwa, szybach, o tych zasłonach tam, gdzie ludzie w domach mają i gdzie można tylko zajrzeć od zewnątrz przez te zasłony, jak są, to nie zajrzysz też, prawda? Także to takie durne są ludzie, że wiecie Państwo, myślą, że coś się bierze z niczego. Jeszcze czy się stoi, czy się leży, to się należy, bo to jest, że ten system komunistyczny i myślą, że to z nieba pieniądze lecą. No to dlatego niestety na Zachodzie jest źle i teraz ci żebracy przeżywają rozterki, dramaty. Tutaj w tej żebracznicy wielkiej w Warszawie, no bo wciąż jakieś pieniądze chcieli, prawda? Chcieli od Unii Europejskiej, chcieli od tego, chcieli od tamtego. Ale niestety, to jest jakimś kosztem. Jeżeli ktoś ci pieniądze daje, to chce, żebyś był przynajmniej miły, prawda? I podziękował. A tutaj Warszawa nie podziękuje, bo Warszawa jest autorytarna. Warszawa nie podziękuje, no bo Warszawa, widzicie Państwo, jaka jest. Nie umie. Gdy się spadło, zjada nagada. Nie umieją podziękować. Nawet tym bezdomnym, jak pomagały te siostry z zagranicy, przyjechały. Te, proszę Państwa, siostry od świętej Matki Tereski. To mówią, że to była żona Jana Pawła II, no którego zresztą ten Janek Witek też nienawidzi. Że, proszę Państwa, obrażają tę Tereskę, która jest Bogu Ducha winna, Tereska, no bo ona już jest na tamtym świecie.
Także widzicie Państwo, Matka Tereska z Kalkuty już jest dawno na tamtym świecie. Matka Tereska z Kalkuty już dawno jest na tamtym świecie. Oni ją obrażają, proszę Państwa, tę Tereskę. Ale widzicie Państwo, czy im dać, czy im nie dać, to ciągle będzie źle. Ciągle im będzie źle. Dlaczego? No właśnie dlatego. Dlaczego? No właśnie dlatego. Obrażają, obrażają ten Ireczek bezdomny, czy te różne Mongoły tutaj, proszę Państwa, to jak im dasz, to jeszcze na Ciebie będą wrzeszczeć. No to chyba trzeba być jakimś głupim, żeby takim sprzyjać, prawda? Ci, którym coś dajesz, no to człowiek jest jeszcze jakiś obrażony, jeżeli potem, wiesz, wrzeszczy na Ciebie. A żeś może już potem nie chciała dać, to tak jak to było w przypadku, wiecie Państwo, czego kogo? Jezusa Chrystusa. Przecież Jezus Chrystus zobaczył, że oni wcale nie słuchają prawdy o Królestwie Bożym, przestał im tam życzliwie i szczodrze dawać, prawda? Także widzicie Państwo, Jezus Chrystus przestał im dawać te pieniądze. To znaczy pieniądze, ja to mówię tak z punktu widzenia XX wieku, prawda? No. I to były dobra. Nakarmił, chleb rozmnożył Jezus Chrystus. Nakarmił, że im dał. No to o to chodzi. A oni nigdy nie byli wdzięczni, nigdy nie podziękowali Jezusowi Chrystusowi, proszę Państwa. Bo to jest Jezus, powiedzieli, że to jest Jego żona, Święta Magdalena ta, tutaj, katolicka polska, i powiedzieli, że Jezus miał żonę, Magdalena była to, Magdalena była to. Także mamy tutaj przyzwoitkę, proszę Państwa, naszą krówkę. No tutaj przypomnijmy sobie z Google obraz, że małpy tańczyły dookoła człowieka, małpy, które majtki mu ściągały temu facetowi i goły tyłek, no wręcz nawet gołą dupę tu pokazywał. To znaczy nie, one jemu ściągały. O Jezus. One te małpy mu ściągnęły, majtki mu ściągnęły, co małpy mu ściągnęły. One te małpy, majtki mu ściągnęły, one majtki mu ściągnęły, majtki mu ściągnęły. Te małpy temu facetowi. O, Państwo zobaczą. Kopcenie papierosów, lekkodustwo, proszę Państwa. I tak tego papieża też oni oskarżyli. Tego papieża. No Janek to wypowiadał się, że proszę Państwa, że dostarczał sarin w obozach zagłady. No. Sarin, jakiś gaz. Jeszcze wtedy, kiedy księdzem nie był, a potem w te sutanny dla niepoznaki skoczył, potem, że mu się udało papieżem zostać, że tym mu się udało zostać czy tamtym. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Także proszę Państwa, dzisiaj mamy już chyba 19. Żeby go nie zasondażało, że chwile są lepsze, no to koniec wiadomo jaki będzie. Mi jest bardzo przykro, że moi koledzy zawiedli. Przepraszam wyborców ruchu Palikota za te osoby. Zupełnie inną minę miał wicepremier Piechociński, mimo że twojemu ruchowi ideowo do PSL-u raczej daleko. Daje szansę ludziom, a na pewno nie dał się potraktować ani PSL-u jako swoistej szalupy. Po prostu pokazujemy, że formacja centrum powinna przygarniać ludzi, którzy są dla Polski dobrze i uczciwie pracować poza tym dotychczasowym sporem. Razem z nowymi członkami klub PSL-u będzie liczył 38 posłów, tym samym po PO i PiS-ie stał się trzecią siłą w Sejmie.
Sejmu Joanna Mąkosa. Tok FM. A twój ruch stracił właśnie kolejnego posła. Jarosław Gromadzki, który w Sejmie zastąpił wybranego na prezydenta z Kłubska Roberta Biedronia, zapisał się do klubu SLD. I obecnie klub twojego ruchu liczy już tylko 15 osób. Oszukali prawie 250 osób, wykorzystując ich dramatyczną sytuację życiową. Właściciel jednego z poznańskich biur nieruchomości i współpracująca z nim pani notariusz w zamian za szybkie pożyczki przejmowali domy, mieszkania oraz działki osób, które zwracały się do nich o pomoc. Po 4 latach śledztwa w tej sprawie zarzuty postawiono grupie 46, których ofiary, jak mówi prokurator Magdalena Mazur-Pros, były zupełnie nieświadome sytuacji, w którą się wplątały. Pokrzywdzonymi są osoby, które potrzebowały pieniędzy albo żywogłowek swoje zobowiązania, bądź też nawet na leczenie najbliższych osób. Tym osobom oferowano pożyczkę. I zabezpieczeniem tej pożyczki miały być nieruchomości, którymi właściciele dysponowali. Oszuści w zamian za pożyczkę żądali przeniesienia na siebie prawa własności nieruchomości i zgody na swobodne dysponowanie nimi. Nawet kiedy osoby pokrzywdzone regulowały zobowiązania, wykorzystywano ich nieświadomość tego, że u notariusza podpisali pełnomocnictwo do tego, ażeby oskarżeni mogli swobodnie dysponować nieruchomością. Oskarżeni zbywali te nieruchomości osobom trzecim. Kwoty pożyczek wahały się od 20 do 100 tysięcy złotych, a oszuści na nieuczciwie przejętych nieruchomościach zarobili według śledczych ponad 40 milionów złotych. 9 osób w związku z tą sprawą już stanęło przed sądem. Według szefa niemieckiej dyplomacji spotkanie grupy kontaktowej do spraw rozwiązania kryzysu na wschodzie Ukrainy powinno odbyć się w najbliższą niedzielę. Frank-Walter Steinmeier mówił o tym po spotkaniu w Kijowie z przedstawicielami tamtejszych władz. 10 lat po tragicznym tsunami podczas świąt Bożego Narodzenia Indonezja nadal pracuje nad systemem ostrzegania przed kataklizmami. Na razie lokalnym władzom udało się skrócić czas potrzebny do zaalarmowania mieszkańców zagrożonych rejonów. Od 2 lat jesteśmy w stanie w ciągu 5 minut poinformować o zbliżającym się tsunami. Możemy też dokładnie określić, gdzie ono uderzy, o której i jak będzie silna. Zmierzyliśmy czas podania takich informacji, to średnio 4 minuty i 47 sekund. W ciągu 10 lat na rozwinięcie i udoskonalenie tego systemu Indonezja dostała ponad 45 milionów dolarów międzynarodowej pomocy. A w wyniku kataklizmu w 2004 roku zginęło prawie 300 tysięcy osób. Kilka milionów zostało wtedy bez dachu nad głową. Słuchasz informacji TOK FM. Ukaże się pełen raport na temat nieprawidłowości przy wybieraniu gospodarzy mundialu w 2018 i 2020 roku. Jak podaje portal esport.pl, FIFA zdecydowała o tym w głosowaniu. Sprzeciwów nie było, choć wcześniej nie było to takie pewne. Bo gdy w listopadzie FIFA opublikowała fragmenty tego raportu, w portu wybuchła burza. Federacja zaprzeczała wtedy, że doszło do korupcji w związku z wyborem Rosji i Kataru na organizatorów Mistrzostw Świata, ale autor raportu, Michael Garcia, zarzucił FIFA, że potraktowała jego raport skrótowo, że wybiórczo zinterpretowała przedstawione przez niego fakty. Także sami oszuści i udarcze, widzicie państwo. I pali kota zdradzili, tak on liczył, tak ten pali kot marzył i niestety. Na dziś federacja zdecydowała, że jego raport w tej sprawie ukaże się w całości, że opublikuje pełne 430 stron, których treść wcześniej zawarto na 42 stronach. Pogoda. W Polsce dziś pochmurno i deszczowo, niewielkie przejaśnienia jedynie na północnym zachodzie. W Trójmieście i w Elblągu 9 stopni, w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Płocku, Łodzi, Radomiu, Kielcach, Lublinie oraz w Warszawie 10. W Poznaniu, Katowicach i Krakowie 11, a w Lublinie, we Wrocławiu 12 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Połączenie. 14.07, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu Krzysztof Glosz z Demos Europa. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy mówić, proszę państwa, o szczycie Unii Europejskiej, na którym to szczycie przywódcy unijni dali zielone światło dla powołania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, co w zasadzie jest, no co oznacza takie zaakceptowanie, wdrożenie, rozpoczęcie planu Junckera, pobudzenie gospodarki przez duże projekty infrastrukturalne, ale może powiedzmy więcej, co ten Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych ma robić. Ten Fundusz Inwestycji Strategicznych jest takim narzędziem, które po pierwsze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tym krajom, które najgorzej dotknął kryzys ostatnich 5 czy 7 lat, a więc tych krajów, których wzrost gospodarczy po wielu, wielu latach bardzo dużych oszczędności nie jest... Także kryzys, proszę państwa, w rodzinie, kryzys w domu, kryzys w kraju, bo widzicie państwo, teraz jak ta żebracznica Warszawa tak żebrze u tej Unii Europejskiej, to ona nie dostrzega w dalszym ciągu problemów psychicznych. No bo tak, Biblia palona na stosie. Ludzie, co mądrzejsi, to w ogóle elita była wymordowana, Polska. Biblia w dalszym ciągu nie jest na topie.
W Biblii się nie czyta. Biblii się nie zna. Biblię się lekceważy. Biblię się lekceważa. Także widzicie Państwo. Niestety. Taka pani profesor, to też była taka moc mocno skumulowana, prawda? Ponieważ tam wrzucono praktycznie wszystko. I budżet, i lasy państwowe chciano ukryć. Także Warszawa. Warszawa. Pokochajcie tę Warszawę katolicką. Pokochajcie tę Warszawę. Proszę Państwa, nasza krówka przyzwoitka powiedziała, że nie chciałaby, żeby ją wszyscy zdradzili, jak ci przyjaciele Palikota zdradzili. Że nasza krówka przyzwoitka w dalszym ciągu chciałaby mieć przyjaciół. W dalszym ciągu. Nasza krowa jest wielka i nasza kochana. Także wysłałyśmy, proszę Państwa, tego Jaśka na wyjazd gdzieś tam w kierunku zachodniego dworca, no bo on, proszę Państwa, jak był 30 lat temu, czy 20 powiedzmy, na Ukrainie, no to tam on obserwuje, jak ludzie odjeżdżają na Ukrainę, jak pod drzwiami też żebrzą i proszą, no kto tam do samochodu, kto tam do samochodu. Międzynarodowe jakieś orzeczenia i tak dalej. Także tutaj to mogę powiedzieć, że cały czas jestem na takie, czyli nie mogłam spokojnie przejść i te media, które mam tutaj, mają jakby tą ciche z rządem powiązane, jakby ciągną to takie niszczenie tej kamery. Ze mną to jest trudno, bo tak mi się zdaje, że jestem dość odporna. Natomiast to właśnie takie niszczenie i takie zadawanie pytania, czy pani jakie sałatki pani lubi, czy pani siada sałatki i tego typu. Więc trzeba się, nie trzeba się odzywać do tych ludzi i tak dalej. No ale to kto się nie orientuje, nawet osoby, które są moimi sympatykami, tam czasem wpisują mi się nawet dość często na ten mój Facebook, to mówię, pani poseł, no ja naprawdę nie wierzę, no nie wierzę, żeby to wszystko było prawda, my tak panią popieramy, ale to ktoś napisze, ale jest wiele osób, które wtedy, no jakby zaufają, tak? No to co ona tam takiego zrobiła, że tutaj są wszystkie media, podobno na Łęcz, podobno na wszystkie autorytety, naprawdę ciekawe, czy ONZ też wypowiedział się, ale podejrzewam, że się na pewno wypowie. No. Na temat sałatki. Sałatki zjedzonej w nocy z głodu, no tak mogę powiedzieć, i kiedy przy praktyce, kiedy to nie jest ani zakazane, od tego się zaczyna, i kiedy wszyscy się nad posilają, bo nie da rady wysiedzieć parę godzin przy niemożności wyjścia z sali. A powiem jako wyborca, pani poseł, ja wolę, żeby poseł przekąsił tę sałatkę w sposób dyskretny na sali sejmowej, niż by miał opuszczać głosowania, bo spraw trzeba pilnować. O to chodzi. Nam nie wolno nawet wyjść, nawet gdybyśmy chcieli, ale ważne to były sprawy budżetu. Właśnie tę ustawę o lasach, były odwiązka pandemii, za nic w świecie. No ale właśnie jakoś jest, widzi i wszyscy mogli się przekonać, to jest w świetle, dla tych mediów, które razem z rządem grają, jest to sprawa pierwszorzędnej wagi, bo chodzi o przykrycie tego, co robił i procesu, w którym świadkiem był pan prezydent Komorowski. To jest najważniejsza rzecz. I tu, proszę Państwa, słuchajcie i zasięgajcie opinii, słuchajcie tego, co niektóre stacje telewizyjne miały prawo, mogły transmitować. I słuchajcie i zobaczcie, przyjrzyjcie się i wreszcie odrzućcie tą brudną pianę takiego właśnie agresji przeciwko mnie akurat, bo to tutaj wyznaczono mi, widzę, taką rolę, wbrew mnie. Natomiast przyjrzyjcie się i posłuchajcie, o co dokładnie chodzi. O co dokładnie, co mówi prezydent, a mówi rzeczy bardzo naprawdę bulwersujące. I wielokrotnie zaprzeczał sam sobie i tu teraz proszę zostawić te super ekspresy, jakieś fakty i TVN-y. I teraz sięgnijcie Państwo do stacji, ja nie wiem, które tutaj nie chyba Republika, chyba Solidarni 2010, bezpośrednio, nie wiem, czy telewizja Trwam była tam bezpośrednio, ale warto zobaczyć do transmisji, które są u nich i zobaczyć, co i jak, w jaki sposób niezwykle zdenerwowany zeznawał pan prezydent Komorowski. I nie słuchajcie o tym, co się mówi na mnie, bo w razie to Państwo na mnie możecie raczej liczyć niż na to, co siły ZOMO robią na ulicy z nami, kiedy mówimy, że czegoś nam brak albo czegoś potrzebujemy. No i jeszcze tak prywatnie powiem, że sałatka jako taka
dla mnie jako dla wyborcy nie jest problemem. Większym problemem jest to, że ponad miesiąc temu wysłałem pismo do biura poselskiego marszałka poselskiego, a więc tutaj w Bydgoszczy, bo z tego okręgu, w sprawie tej kilometrówki. Poprosiłem o wyjaśnienia w ramach informacji publicznej. Do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi. Zaczepiłem Radosława Sikorskiego na Twitterze, bo zginął zawsze z korzystania z Twittera, więc mówię, może tam go złapię, ale Radosław Sikorski na te tematy liczy, nie chce mi łaskawie odpowiedzieć. Więc dla mnie to jest psucie obyczajów demokracji, a nie zjedzenie nocną porą w sposób dyskretny sałatki przez posła, który głosuje i który nie głosuje nad sprawami jakąś lasów, to leży tak wszystko za oknem i się psuje. A sałatka jest bardzo droga. Sałatka jest bardzo droga. Oczywiście na którą to sałatkę Jaśko nie ma pieniędzy. Ale wiecie Państwo, tylko gadać tak, jęzorem, schizofrenicznie, no to przecież nie ma sensu. Tylko wczoraj, jak zeznawał pan prezydent Komorowski. No więc... Niech się otworzą oczy tym, którzy mają te oczy zamknięte. Bardzo dziękuję pani poseł za rozmowę. Bardzo dziękuję i zwłaszcza bardzo naprawdę Ojciec Rady Maria, bo to jest jedyne źródło, jedyne medium, które pozwoliło mi się wypowiedzieć uczciwie i poprosiło mnie o moją relację. Bardzo dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję, szczęść Boże. Pani profesor Krystyna Pawłowicz była naszym gościem. 15 minut po 14, za chwilę wiadomości. Pełno oszustów, ale to wiecie Państwo, jeżeli jesteśmy w świecie diabła, gdy Bogiem tego świata jest diabeł, to na co Państwo możecie liczyć? Przecież wiadomo, że wszyscy kłamią, oszukują, zwodzą, Was też by chcieli zwieść. Także, kochani, moi drodzy, nie dajcie się zwieść. Nie dajcie się zwieść. Piątek, 19 grudnia. Rozpoczynamy wiadomości. Niby mamy wolność, a Sejm pozostaje niemy. Tak o dzisiejszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu powiedziała poseł Małgorzata Sadurska. Nadzwyczajne posiedzenie komisji zostało zwołane w sprawie kary 50 tysięcy złotych nałożonej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na Telewizję Trwam za relacje z ubiegłorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Posłowie PiSu przygotowali krytyczną opinię wobec tej decyzji i domagali się jej przyjęcia. Jednak na wniosek posła PO Jerzego Fedorowicza posiedzenie zostało zakończone bez rozpatrzenia opinii, a nawet przeprowadzenia dyskusji. Poseł Małgorzata Sadurska nie kryje swojego oburzenia przebiegiem posiedzenia. Jezusa zabili, Jezus im uciekł, tam gdzieś miał grób we Francji. A chciałam zapytać o jedno, dlaczego decyzji administracyjnej o Jędzie Kalyna na telewizji Trwam było stwierdzenie, że oddał ze swojego życia złożył, abyście go zabili. No bo jeżeli ty przyczyniasz się do tej agresji dzikiego tłumu złości i tworzysz jakiś tłum, przychodzisz i podniecasz tłum, to znaczy, że jesteście winni krwi. No i Biblia mówi, że wielokrotnie będą krzyżowali Syna Człowieczego i wydawali go na urągowisko. No i teraz ty się zastanawiaj, bo jeżeli ty wierzysz w ten sąd ostateczny, że Bóg ciebie będzie sądził, no to ty się zastanów, cholero, czy twoje postępowanie to nie jest cegiełka do zabicia Jezusa Chrystusa przez dziki tłum. A przecież Jezusa Chrystusa zabili. A to, czy on, jego grób jest we Francji, to nie jest istotne. Bo u Żydów, proszę Państwa, jak oni wchodzili w to pogaństwo, to może i to było istotne. Ale tak, grobu Henocha nie ma. Grobu Mojżesza nie ma. Dlaczego nie ma grobu Mojżesza? Bo Bóg zabrał ciało Mojżesza, usunął przed Żydów, którzy chcieli kult bałwochwalczy ciała, z ciała Mojżesza zrobić. I Bóg im to uniemożliwił. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi, tak jak i katolicy, mamy mafię tutaj, żydowską
rzymskokatolicką. Ciągle coś chcieli czcić. Nie Boga, tylko coś ciągle chcieli czcić. Jak nie ciało, to bałwany. Jak nie ciało, jak nie bałwany, to ciało. Nawet po śmierci. A co zrobili z Leninem, prawda? Też strasznie oni uczcili. No to już poganie. Jacyś tam inni, prawda? Inne narody. Ale ciągle Boga, żeby nie czcić. Ja dlatego...